Czym do mnie przychodzisz? Chciałem o coś zapytać. Słucham. Ponoć jesteś ekspertem, jeśli chodzi o legendę Świętego Graala. Czyżbyś planował wyruszyć na poszukiwania? Być może. Najpierw porozmawiajmy. Musisz wiedzieć, że mit Graala jest badany od wieków i interpretowany na setki sposobów. Na pewno możesz mi przedstawić skróconą wersję. Najważniejsze fakty dotyczące samego Graala. Powiedzmy, trzy teorie. Jak mówiłem, są ich setki. Dobrze, niech będą trzy. Przedstawię ci teorię klasyczną, której jestem zwolennikiem. Teorię spiskową oraz jedną z najbardziej tajemniczych, filozoficzno-mistyczną. Od czego mam zacząć? Interesuje mnie teoria spiskowa. Spopularyzowana przez niejakiego brązowego Dana. Zaczyna się karkołomnym wywodem o pochodzeniu samego słowa Graal. Po kilku stronicach Mordęgi dowiadujemy się, że Graal to w istocie Enral, czyli w starszej mowie wyższa królewska krew. Następnie brązowy Dan, nie przebierając w tanich chwytach erystycznych, dochodzi do wniosku, że Graalem są potomkowie proroka Lebiody. Mów dalej. Potomkowie obdarzeni talentem magicznym, ukrywani i strzeżeni przez sekretne organizacje, by w końcu wymknąć się spod kontroli i wymieszać swą świętą krew z krwią Ensid, wiedzących. Dalej teoria przedstawia zawiłe i burzliwe losy Enrala. Autor gubi się w swoich argumentach, częstokroć przecząc samemu sobie. Wystarczy mi genealogii i genetyki. Mam przeczucie, że nie tędy droga.